No, cześć, witajcie, Serafin Ekspedycje z tej strony. Dzisiaj pojechaliśmy do rolnika za Krakowem, 30 km z Nowej Huty, aby odebrać wcześniej zamówione, oryginalne, ekologiczne, wspaniałe jajeczka i przy okazji poszliśmy na spacer. No i właśnie Maps ME pokazało coś ciekawego. Zapraszam na film. Pięknie kwitną drzewa. Bez nawet się pojawi. Widzisz tam coś, drogę jakąś? Tam była dokładnie, taka na wózek. O. O, ja cię kręcę. O, to żywe reakcje żony w tle. No, bo to takie ładne. No, bo to takie ładne. A my się szykujemy do drogi. Kaleśna drużyna i bohater idzie na spacer. Na spacerek. Tak. Tak, my ruszyliśmy pierwszą ekspedycję. Opaska z treningiem jest włączona. A to takie zielone okoliczności przyrody. To jest takie magiczne miejsce, nie czy będzie widać leśniówka. A my spróbujemy zdobyć kurkan neolityczny, który jest dosyć blisko nas już. I dotarłem do kurkanu neolitycznego. Tak on wygląda tutaj w środku lasu. Trochę dziwne konstrukcje tu znalazłem, takie zalane słupki betonowe, też koło tego kurhanu. Tam jest jakiś znicz, a kurhan mamy tutaj. No niestety, jeśli chodzi o czystość w tych lasach, to fatalnie. Nie wiem, kto mający mózg takie rzeczy robi. Teraz przed chwilą rozmawiałem z ludźmi, którzy są oburzeni tą sytuacją. Ale sami stwierdziliśmy, komu to zgłosić i co z tym ktoś zrobi, nie wiadomo. Tutaj tymczasem w dobie potrzeb mieszkaniowych jest takie piękne miejsce. Można sobie adoptować własne MO. Trochę dach jest nieszczelny, ale... No i dotarliśmy do kurhanu, odkryty w 1984 roku, usłupany z glinki podkarpackiej. Prawdopodobne pochodzenie osoby, która tutaj została pochowana, to jest pochówek z XI wieku, najpewniej na jego pierwszą połowę. Trochę mamy trudności terenowych, ale żonka walczy, Piotruś też. Zauważcie, jaki pył jest spod butów małżonki. Jakie są buty? Jakie są buty. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że jest bardzo duża susza i w lesie trzeba naprawdę uważać. Jacyś pomysłowi ludzie palący papierosy, zastanówcie się 50 razy, zanim to zrobicie. A wszelkie podpalania to zwyczajnie głupota. A tutaj będzie pokazany opis tej mojej dzisiejszej wyprawy. Jest to
Widzimy 34 minuty, 2,39 km, 1532 kroki. Teraz możemy sobie wejść w mapę. Widzimy, jak przemieszczałem się na tej prawie. Zobaczmy, gdzie to było. Wola Podłazińska. Jeszcze szerzej sobie zobaczymy. Teraz widać Bieliczkę, Staniątki, Brzezi. To jest to. W tym rejonie tu mamy Gdówno. To. I wrócimy jeszcze tutaj na tej trasy. Teraz możemy zobaczyć taki wykres, który mówi o tętnie na poszczególnych odcinkach tej trasy. O tempie na poszczególnych odcinkach tej trasy. Teraz zobaczmy sobie tętnie. Praktycznie bardzo relaksacyjna, tylko średnio intensywnie widzimy tutaj. Bardzo intensywne jest tylko 3% trasy przez minutę. To na samym końcu, jak praktycznie biegliśmy, bo deszcz nas już mało co nie złapał. Bardzo Was serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeszcze do takiego naciśnięcia takiego dzwoneczka, który jest tutaj każdy nowy film, który się pojawi na kanale. Od razu będzie gościł też u Was, będziecie mieli o nim informacje. Zapraszam do lajkowania, unlajkowania i do zobaczenia.